Saboniusz czeka na swoją kolej. Przyjechał do mnie Miro ze Śląska. Przyjechał obejrzeć wiatrak. Nie? Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Miro. Cześć Paweł. Witam. Witam na Bukowince. Jak ci się podoba mój wiertaliot? Fajnie, widoki zajebiste. Elegancko. Podobał mi się już 3 tydnie poza domem, ale jeszcze kurczę, my przyjechali do Bukowiny Tatrzańskiej. I zostajecie, myślę, przynajmniej na jedną noc. Jak będzie kwatera, to zostajecie. Nie wiem, czy zostaniemy. Kusi, Paweł kusi, ale no na miejscu jesteście i żeby nie zostać na jedną noc. Po 3 tygodnie poza domem. To co tam? Także. No, wiatrak trzeba zobaczyć, jak tu chodzi u ciebie. Na razie stoi, ale myślę, że ruszy za chwilę. No tak z tym wiatrem jest, że. No także fajnie tu możesz na tym Podhalu. Dawnoś tu nie był, co? No, tu w tym rejonie jeszcze w ogóle. To na termach 20 lat temu. No to także, kawałek. Także. No. Trzeba pozaglądać, widoki masz super. Miejscówka elegancko, także... Na wypoczynek, no może jeszcze przyjademy tu w tym roku zajrzeć, jak czas pozwoli. Pewnie, no zapraszam. Mamy telefony, także idzie się dogadać. Może ogarniemy moją tokarkę razem. No, spróbujemy. Support ściągnąć i wciągnąć ją do środka, bo... Może coś pójdzie zrobić. No. No i tak. Fotowoltaika, widzisz. Fotowoltaiki jeszcze nie możesz, ale myślę, że będziesz miał, nie? No tak, planuję. No też zaczynam w tym kierunku. Już pomału. 2 panele już mam. Myślę, że coś zacznie się w tym roku rodzić. Nie wiem, jak to pójdzie, ale... No trzeba coś kombinować. Ale coś trzeba, no. Jakiś magazyn energii jeszcze, jakieś akumulatory czy coś. No, coś trzeba będzie, no. Jak jeszcze u Tomka Żyłki odwiedzić. Super. Jak my byli w Iwoniczu, bo 3 tygodnie w Iwoniczu, także Tomek tam mieszka 20 km ponad od Iwonicza, także Tomka my odwiedzili. Super. Oglądali jego tam posiadłości i te wszystkie trackery. Też się wybieram do niego i nie wiem, kiedy tam dotrę. Tomek też się wybiera tu do mnie na jakiś weekend. Jakieś 180 km i u Tomka stąd. No, też się wybiera właśnie. Mówi, że na jakiś weekend ze swoją rodzinką. Żebym tu coś mu tam załatwił, jakąś kwaterkę. No i także będzie wesoło. No, trzeba jeden drugiego odwiedzać, nie? Pewnie. I wymieniać jakieś te doświadczenia. Dokładnie. Jakieś tam w swoich dziedzinach, fachach. No dokładnie tak. No to fajnie, żeś mnie odwiedził, a byłeś tutaj w okolicy. Czyli zajrzał na górala. Trochę trzeba było nadrobić jakieś 50 km, no ale co to jest? Nie wiem, czy coś tu będzie widać, bo to tak... No, słońce, ale coś tam będzie widać. No to fajnie. No to co? To zostaniecie, nie? No nie wiem. Zastanowimy się jeszcze. Zobaczymy. Myślę, że warto bo pogoda jest. Pogoda jest, ale... Także wiesz. Dzieci małe nie płaczą w chałupie. Małe dzieci nie płaczą, wnuki jedynie za dziadkami. Wnuki. A no to tam dzień jeszcze wytrzymają, czy 2 dni. Nie? No. Także. Zobaczymy. No kurczę, wyjeżdżaliśmy prawie z deszczem z Iwonicza. W nocy lało całą noc, a tu kurczę, teraz słońce świeci. Choć w górach też się pogoda zmienia z godziny na godzinę. To też nie. Słońce świeci, za godzinę leje. I znowu słoneczko. I tak tu się... Podają tak słońce, a tu pada deszcz. No, wystarczy, że dmuchnie z nad gór, przyniesie chmury i... No, a tam jakiś piesek spaceruje w dolinie. No, tam jest dróżka i tam sobie ludzie chodzą na spacery, bo tam nie ma asfaltu, polna dróżka. No i także... No to fajnie. No. Że odwiedziłeś górala. Pozdrawiam wszystkich. Którzy oglądają Pawła.
No ja tam dopiero zaczynam z moim kanałem. Też polecam twój różne, kanał. Różne rzeczy. Też ma fajne wynalazki, tam spalniki i inne bajery. Swoja robota. Tak, także będzie link do Mira pod filmem, jak wrzucę. Także wbijajcie do niego, bo jest dobry fachowiec i ma fajne, ciekawe pomysły. Coś tam się zawsze rodzi w głowie, choć nie zawsze jest czas na robota. Dokładnie tak jest. No. Ale zawsze coś tam człowiek dłubnie i to cieszy, tak? Dokładnie. Jak się coś zrobi samemu, to zawsze to jest raz, że tańsze, drugi raz, że satysfakcja, że się coś zrobiło samemu. No dokładnie. No i też nie miałeś szczęścia do wiatru. No. No tak to jest czasami. No to musisz zostać przynajmniej na 2 dni, bo tematów jest tyle, że nie przegadamy za pół godziny. Nie ma szans. Żona się niecierpliwi, ale... Żony taki żonę, są. Żonę puścić na zakupy i będzie miała zajęcie. Żony taki są, no. Chłopy tam gadają o tych pierdołach, a kobiety się nudzą, nie? No dokładnie, tak to jest. Jak przyjedzie moja żona, to będziecie mieć temat wspólny. No i widzisz. Ale no i przestało się. Popatrzysz, kręcić, no to on widzisz. Łapie wiatr z tamtej strony, a nie dostaje wiatra, tak? Widzisz? No. Bo tu niżej trzeba go podnieść. Jednak musi być, wiesz, na tej samej wysokości, bo dołem nieraz leci mocniejszy wiatr niż na górze. A ten beton masz głęboko? To podstawa? No troszkę jest. Metr? bo to musi trzymać to swoje... Łapa konkretna. No. Tu trzeba, wiesz, wymienić te rury, bo są za cienkie, bo tu jednak towarzy 60 kg na górze. No i patrz, a ten... Idziemy tam na dół? Chcesz zobaczyć? Znaczy ja tam byłeś na dole, ale... A, byłeś? Byłeś. Żona tu zakwitnie. No. Widzę, że masz ten siłownik hydrauliczny. No tak. No. I co, i to buli się to lekko, nie? No, powiem ci. Normalnie bulić bez tego, bez siłownika, to kurczę troszkę. No to. By trzeba było jakieś odciągi porobić, żeby to przewrócić. Albo czymś ciągnąć, traktorem podnosić, albo czymś tam, albo lebiotką się ten pierniczyć. No. A tutaj wiesz, parę ruchów i idzie. Najgorzej jest w zimie, bo jest gęsty ten olej i jak jest przymrozek, to nie ruszysz wajchą, ani w prawo, ani w lewo. Też muszę tutaj zabudować, miałem to demontować, ale to sobie waży, a mój kręgosłup jest niestety zepsuty, więc z tym przenoszeniem tych rzeczy to... Wiatrak startuje. Startuje. No, coś tam dmuchnęło. Teraz czuć powie. No. Teraz to szarpło dość ostro. Jak wejdzie na większe obroty, jak przyłożysz rękę do słupa, to czuć drżania. Przyłóż sobie, jak... Tylko, że teraz słabo. No, ale czuć. Ale za chwilę, jak zacznie się generować... No, kurczę, idzie, już teraz ostro pociągnął. Teraz czuć. Jak on wchodzi na pewne obroty, no to po prostu wibrują cewki i się wszystko trzęsie. I on ma taką właśnie... O, teraz dotknij, teraz, aż ten. Potrzymaj chwilę i zobaczysz. I on jak przekroczy pewną barierę, patrz jak teraz się trzęsie, cały masz. I wyobraź sobie takie coś na domu, że jak ci drgania przychodzą, wiesz. No to by nie. Samej prądnicy, a co dopiero, wiesz. To by to na domu, to by się to trzepało, wszystko i drżało, by coś mogło by... Mikrodrgania są takie. Na ściany by się to przenosiło. Nie wytrzymałbyś. No. No, także coś zawiało. Czekaj, ile na pogodynce pokazuje? Pokazuje 1,4 było podmuch taki. To było max. No, do tej pory, tak. No. Patrz, jak śmiga. Ale idzie teraz.
No i wiesz, ale niektóre wiatraki startują przy 3-4 metra na sekundę, sobie wyobraź. A ten startuje poniżej metra. Od tego Edwarda ze Złotowa, nie? To on tam mu taki oglądał, ile on tam mu... Ja to tam oglądał też jego... No filmy, to tam ale... mu startuje chyba od 2 metrów na sekundę, no, z tego co pan Edward mówił. Pozdrawiamy pana Edwarda. Tak, tak, też go oglądamy. Tak jest, to jest. To teraz idzie dotknij masztu, jak się trzęsie. O, teraz... Widzisz, jak cewki drgają? Powiem ci, jak tutaj nie miałem zakręconych tych drugich nakrętek, to się popuściły, wiesz, milimetr te śruby, nakrętki. Ile teraz mamy? Patrz, 1,7 mamy. 1,7, no. Teraz. Ale przed chwilą jeszcze nie było podmuchu. No, tak jest. Tutaj tak się takie podmuszki tu są właśnie, że tu nie ma nic, a za chwilę coś tam buchnie. No. Przy 3 metrach na sekundę generuje się gdzieś przy tym obciążeniu 2 metry, bo to jest opóźnieniem. 2 metry było. To jest minutowe opóźnienie, 45 sekund chyba. No to tyle było maksymalnie. No, i on wiesz, coś tam kręci się, tak? Przy 3 metrach na sekundę wykręca mi przy tym obciążeniu, co mam cały czas, 1200 W jest podłączone. No to jest jakieś 50 V, jakieś 2,5 Ampera około, czy coś takiego, no to jakieś tam 100, 125 W przy 3 metrach na sekundę, nie? Żadne cuda. No ale cały czas. Ale wiesz. Cały czas, ale to by trzeba było jeszcze coś ładować, nie? Żeby to... Tak, dokładnie. Jakieś chociaż te dwa akumulatory. Dokładnie. Założyć, żeby coś z tego brać, nie? Dokładnie, bo to przy takim zefirku, no to przez cały dzień, no to naładuje, nie? Trochę nakręci tego. Tak. Śmieszne tam 150 W, czy tam, wiesz. No ale jak już dmuchnie na przykład 5,5 metra na sekundę, no to jest 450 W. No to już ładowanie już by było już fajne, nie? No przy 7,5 metra na sekundę, no to jest 1250 W. Kolejne akumulatory trochę staniały. No dokładnie. Ja myślę o tych Leafe po 4. Jeszcze cenowo jest. Ale wiesz co? Żeby się nie bawić dużo BMS-ów, no to myślę kupić takie przynajmniej 300. Bo robią z setek, tak? 100-105 Ah i łączą to. Ale wiesz, im więcej jest tego, to ten BMS musi być, wiesz, dużo tych odnóżek, tak? Dokładnie. To ja, wiesz, myślę kupić większej pojemności, a mniej. No i tak to się kręci. Nie nagrasz, jak się kręci? Czekali, ale nie już jest nagrani. No co, coś tam tak. Mamy teraz 2,4 było maksymalnie. Od dołu nagraj też kawałek. I posłuchaj, czy słychać łopatek. Wiem, że się słabo kręci, wolno, ale... Łopatek nie? Czy cokolwiek... O, teraz idzie. Teraz idzie ostro. No, tam ostro. No, ale już bycie ile? Niecałe 2 metry. No, tak widzę, że po tym kręceniu... Podejrzewam, że tam 2 metry powinno być. Tutaj pokazuję z opóźnieniem 1,7. Świerszczyki bardziej słychać jak wiatrak, co? No. Świerszczyki zakłócają wiatrak. A jakbym go puścił bez obciążenia, no to by śmigał, wiesz. A co teraz muszę dodać? Piecyk 1200 W. Dogrzewam sypialnię. A teraz chyba jest ciepło. No, dokładnie. No ale muszę od... To musisz na boiler puścić. No, na boiler. Ten 300 litrów to za mała moc tego, wiesz. Ale najlepiej akumulatory, a później wykorzystywać tą energię sensownie, tak? Czy wieczór na oświetlenie, czy nawet, wiesz, przez cały dzień jakby tak ładowało i tak dalej, no to mam mały boilerek
50 litrów w łazience, no to, to on potrzebuje 2,5 godziny, żeby wyskoczyło 80 stopni. No, no to jeśli będzie bank energii, no to spokojnie można by to było wykorzystać, tak? Jeszcze parę solarków, no. PV i taki mały off-grid sobie sprawić. Tu jeszcze sprawić. Z tej strony możesz trackera postawić, miałobyś mógł. No tylko latem, miejsce jest dość. Latem tu jest słoneczko, ale w zimie to w ogóle tu nie dochodzi ten słońce za dom. Nie? Nie, bo tak leci nisko, tak leci nisko słońce. Że tam między domami tylko tam troszkę przelatuje. Tak latem to jest w pionie. W zimie byś i tak z tego nic nie miał. Tak, w zimie to ten. Także parę. Jedynie wiatr. Tak, dlatego zainwestuję w mocniejszy wiatrak, tonnicę, no żeby przynajmniej drugie tyle uzyskać, tak? Skoro dogrzewam jeden pokój 25 metrów kwadratowych, dlaczego nie 90 metrów kwadratowych, tak? No dokładnie. No. I tak to się kręci, panie. Tak się to kręci. No. Nosek mu wymienię, zrobię mu inny, wywalę ten z drewna. To będzie jeszcze szybciej startował. Nosek będzie musiał zrobić z jakiegoś tworzywa. Z laminatu. No. No. Teraz idzie ładnie. Czyli jednak było warto przyjechać na Podhale. No. Żeby zobaczyć, jak się kręci. No właśnie, chyba tak. Chyba tak. Bo to cieszy, tak? Jak wiatraczek pracuje. Dokładnie. No i jak zrobię dwa razy mocniejszą pronicę, dołożę mu jeszcze trzy łopaty, to wtedy przy 3 metrach na sekundę chcę uzyskać przynajmniej 300 watów. Przy takim zefirku. Bo teraz mam koło tam 140 watów może, coś koło tego, 130. A jak będzie 6 łopat, no to będzie, wiesz, dwa razy większa moc, tak? No bo miejsce można te łopaty, tylko ich dorobić. No tak, piasta jest piasta przygotowana. Na 6 łopat widzę, nie? Tak, te tak, dokładnie. Skupniki są zrobione, żeby tylko przykręcić. Tak, jak już robiłem, to nie chciało mi się psuć blachy. To jest centymetrowa blacha i zrobiłem od razu te wypustki na 6 łopat i tam zaślepki są wsadzone, wyciągnę, także na 6 łopatach to powinno pociągnąć jakieś 6, 7, może do 8 kW nawet przy innej pronicy oczywiście. No, oby ci się udało to wszystko zrobić, bo wiadomo, czas leci. Czas leci. Ja, więcej mocy, więcej prądu. Dokładnie. I mniej węgla pójdzie. Mniej węgla. Węgla mniej poleci. No. Aśmy zamówili, żona wyczaiła na ten PPG. No. Udało się po 1000 zł załatwić. No bo teraz tanią. No teraz to potaniało. Promocję zrobili, coś tam i za 4000 będę miał 4 tony. Tutaj mam 2, to mam prawie na 2 zimy. No. A zużywam w okresie grzewczym 3,5 tony na 200 metrów kwadratowych niecałe. To mało, no to tak. No bo rakietowy robi robotę, nie? No, rakietowy piec. Połowa to jest tlen, tak? Nie tak gdzie niegdzie, że leci z komina dym i energia leci dokładnie w kosmos. No i stanął. I stoi. Przeciwwagę robi nosek, widzisz dziurkę? No bo przedtem startował około 0,5 metra na sekundę. Aha. Jeszcze szybciej. A teraz nie może wystartować, bo startuje gdzieś koło 0,7 metra na sekundę, ponieważ nosek jest drewniany i robi przeciwwagę. Nalało tam wody, to będzie chłopiec. Jak nosek suchy ważył 2 kg, to teraz na jednej stronie będzie tam ze 2-3 kilo ważył. No na pewno, no bo to woda swoje robi. No to wiesz, każde deko źle wyważone to robi, wiesz, przy starcie robotę złą. No to co? Dzwonię do sąsiada i spytam się, czy ma jakąś dwójeczkę.
Jak ma, to ale zostajecie. A jak nie ma, no to trudno. Ale kusisz. Dobra, no zobaczymy. A co? No. Szaleć to szaleć, nie? No, oczywiście. Potem zaśpiewasz do telefonu. Jesteśmy na wczasach tych góralskich lasach. Tak jest. A tam masz czujnik obrotów. Tamten z tyłu, to jest czujnik obrotów? Nie. Co to jest? Chodzi ci o tą puszkę? No. Tam jest łącze. Wiesz? Aha, do tego. Aha. Tam leci z prownicy. I połączenie później ten z kablem, który leci do tego. Przez mast. Gdyby przy 3 metrach na sekundę dawał 5,5 kW przynajmniej, to by było, nie? Może się uda, jak no. Wiesz, dorobię mu te 3 łopaty i mocniejszą prownicę. O połowę wolniej obrotową. No i tak, żeby wykręcała to 300 voltów. No i jakieś tam do 50 amperów, żeby to wytrzymywało, nie? No to... To wtedy coś będzie grzało dom, czy tam ładowało. Więcej. No. No, ale... Od czegoś trzeba zacząć. Dobre i to, co jest. Właśnie, od czegoś trzeba zacząć. No, dokładnie. Nie sztuka zapłacić i kupić. No, też sztuka, bo trzeba wywalić niemało pieniędzy. To jest druga sprawa. No, to mało kogo stać na to, żeby zainwestować sobie, kupić wiatrak. Tak? Taka prawda. No, dokładnie, bo robią, są tam firmy, też patrzę na YouTubie, są tam firmy, które robią takie te wiatraki, nie? Ale to, kurczę, jakie koszty są. No, dokładnie. No, to wiesz, jak jeszcze tam masz możliwość postawienia na podwórku taki wiatrak, to jeszcze pół biedy, ale gorzej jak mieszkasz gdzieś w takiej gęstym zabudowie, no to jest problem. No, dokładnie. Dobrze, jak się ma kawałek pola, z daleka od zabudowań, to coś można poszaleć, a tak? No zobaczymy, jak zrobię tego Savoniusa pionowego. Jakie on tam osiągi będzie miał. Bo to może być niezła alternatywa. Tylko no. Obawiam się w zimie, jak tu metr śniega napierniczy, to jak go zasypię, to będę chodził 2 razy dziennie go odkopywać. A tutaj, żeby dotrzeć, no to jest trochę metrów, 50 metrów do domu i chodnik, wiesz. No wiem. Na pewno jest... Z 1,5 metra śniega. No 1,20 m było rekordowo w tym roku, a gdzieniegdzie jak zawieje, no to jest 1,5 metra, tak. Takie są zaspy. I co myślisz, Miro, o tej poczwarze Savoniusie? Nie wiem, no trzeba spróbować, czy to będzie chodzić. No. Ale kawał żagla jest, co? Kawał jest. Tylko... Wolnoobrotową prownicę do tego trzeba. No, ale też to swoja waga moch, nie? No, to jako koło zamachowe też no. Będzie, nie? Powiem ci, że to, jak tam kiedyś testowałem, no to... W ogóle ci to chodziło kiedy? Jest jeden filmik taki, parę sekund, pół minuty. To ma start poniżej metra na sekundę, około pół metra na sekundę, wiesz. A teraz jak jest pogodynka, można by było przetestować. Ale... poniżej 0,7 metra na sekundę, to on, wiesz, się kręci. Trzeba konstrukcję. Ja właśnie bardziej myślę o czymś takim pionowym niż tym, bo u mnie tam takiego wiatraka za bardzo nie... Nie ma jak postawić. Nie ma jak, jedynie taki coś w pionie zrobić. No ale zobaczymy, na razie, kurczę. Jak zrobię prądnicę, no to zobaczymy. I konstrukcję do tego trzeba konkretną, bo tu jest żagiel. No. To ma 2 metry to wysokości. Ale to musisz podeprzeć górominowym. Tak, to będzie górne mocowanie. Taka no, łapa będzie z... Tak na jednym musi być. Coś ty, to by moment rozwaliło. No. Działaj, zobaczymy. Zobaczymy, ile z tego można będzie wycisnąć, nie? Dokładnie, no. No raczej jak będzie wałek czy coś,
No to nie utrzymasz tego rękoma, jak to nie, będzie kręcić. A widziałeś tam filmy takie z tego, z tych pionowych, co one się same przestawiają, tamte? Widziałem. I co o tym myślisz? No to jest zabezpieczenie antyburzowe fajne. A one się pod wiatr ustawiają. No. Wiatr wieje, jak nie, jak wieje i później on się wpionie, że ma jak najmniejszy tyn, dopiero się stawia, jak zostanie opływ wiatru, żeby go cisło i znowu się przestawia. No. Tam mają takie filmy na... Widziałem. To... Różne są konstrukcje. No. Ale moim zdaniem jest... Moje zdanie jest takie, że im więcej bajerów i przekładni i kombinacji, tym jest to awaryjniejsze i głośne, tak? Bo to pracuje wszystko i tak dalej. Bo tam to ma na tych takich łańcuchach. No właśnie, no to same te łańcuchy i to robi, wiesz, niepotrzebny hałas, nie? No, może tak być. No i przy huraganie na przykład, no jak się coś na przykład łańcuszek zerwie czy coś, nie? To są różne konstrukcje i będziemy coś kombinować. No. Może coś się wymyśli. Na razie trzeba to sprawdzić, a później będzie się myśleć o tych zabezpieczeniach antyburzowych, żeby to się jakoś zamykało czy coś. Bo to masz. Później szukać u sąsiadów wiatraka, to wiesz. Dobrze, że daleko mieszkają. Na dole sąsiada nie masz, to pół biedy. No, tak. Łopaty te plastikowe to szukałem tam 15 metrów dalej, jak się to się łamało. Okej. Okay. Dobra. Pogoda się wyrobiła. Elegancko. Tak jest. No bo ja... Tu jesteśmy teraz... Ja też mam trochę sprzętu takiego warsztatowego, że tak powiem, bo ja głównie z Pawłem Migomagiem. No to ja sobie dopiero muszę kupić. Migomagiem, ale oprócz tego mam jeszcze Tiga. No to ja dopiero tu, wiesz, będę tu uzbrajał. Normalno inwerter i transformator. To jest stary Fachman. I butle też jeszcze są, tych spawarek trochę jest. No jak robiłeś z tym tematem, no to... Oprócz tego tokarki, tam no. Te szlifierki, wszystkie inne. No to a chcesz widzieć moją tą potwora do spawania? No. Tu jest. To może malutko, nie potwór. To jest potwór, chłopie, w cudzysłowie oczywiście. A to masz tego, inwertera. No, weź sobie do rączki. No ja wiem, no to wiem jaki to jest. Paczka cukru. No, no wiadomo. To ma 160 amperów jedzie. No, to nie jest chińskie. No te spawarki. To jest hiszpańska. To jest hiszpański ten sztajer. I co, idzie dobrze? Kuźwa, no to... Jak mu 160 amperów na maksa włączę, no to przepala centymetrową blachę. Ale i oprócz tego jeszcze mam przecinarka plazmową, nie? No to ty masz, wiesz, cały osprzęt. To ja muszę tam was odwiedzić. To znaczy powiedzieć tak, bo bez tej... A co powiesz o tej masce? Bez tej to może Saba samościemniającego. No, znaczy ta maski akurat nie mam taki profesjonalnej. Jakoś tam zwykło też samościemniająco, ale... No ale też się ściemnio i tego, ale muszę coś kupić poważniejszego. No powiem ci, że ja się umęczyłem z taką maską. Powiem ci tak, odnośnie tej przecinarki plazmowej. Nie? To jest szajs, za stówkę. Też jak miał taką ten... Jak jest łuk się włączy, to nie widać ścianek. No dokładnie. A to załóż sobie, jak to... Ja wiem jak to było od kumpla, że miał. Ale taką? Saba czy inną? Ale on tam warsztat ślusarski i spawał takie różne balustrady i tego. A, no to musi być. Dużo roboty ma konkretno. No musi być, bo to szkoda oczu. No. I to jest fajne, że to... Elegancko. No, a jak naciśniesz na guzik, nie wiem, czy z tej strony, czy tam? Tam. Tu, jak ciśniesz, no to masz do szlifowania. Bo popatrz na żarówkę, no to ci się regulujesz, nie? A jak ciśniesz, no to masz do szlifowania. Teraz jest ciemniło. Do szlifowania, jak przytrzymasz parę sekund, no to jest fajne. Bo a tak to ja tu, kurde... No, trzeba trzy maski zmieniałem, jak robiłem. To kurczę, po tym oczy cierpią na... No, to ja jeszcze spieprzyłem właśnie oczy przez tą maskę. Parę razy migniesz, potem trzeba te ziemniaki przykładać. A, chłopie, no to chyba przez to spawanie... Się boi, jak
jak tego, jak ile razy ja miał namigane do oczy, no ale to jak się robi, no to wiadomo, coś tam zawsze się... Ja nie miałem, wiesz, od razu wyskoczyć, wiesz, no, a odnośnie pokupić... jeszcze tego, tej przecinarki plazmowej, nie? No to powiem ci, to jest super sprawa, nie? Bo do ilu przecina? Już, moja przecina tak piątka, szóstka idzie lekko. Grubość. Centymetrów? Milimetrów. 5-6 milimetrów. Ja myślałem, że tam 2 centymetry nie, jedzie. No, aż taki profesjonalny nie mam. Nie? Bo jak ja sobie kupię, ale... to taka do 1,5 centymetra, żeby no, to jechało. Nie, nie? Ale ja takimi grubymi blachami nie robię. Jak już mam coś poważniejszego, to tam albo się czymś przetnie. Ale na takich do 8 jeszcze idzie. Aha. 10 próbował, że też idzie. A jaką firmę? Ale już się męczy. Masz? Ale już się męczy przy 10. Aha. No to trzeba na 2 razy nawet, nie? No. Ale, a kompresor masz jaki? Ale, duży? Kompresor mam duży, bo synek tam maluje. Mam 2 kompresory. No. Znaczy teraz już a co powiesz o tym starym bojlerze? Nadaje teraz się? Już są 3 kompresory. Nadaje bo... się do, na no. kompresor? Bo jest gruba ścianka na pewno, nie? No na baniak, nie? Ale potem jeszcze kompresor musisz czegoś mieć, nie? Widziałeś tu? A z tego, no. Tylko, że to jest, wiesz, cichutkę. No to, kompresory, to, tak? Kompresory to mam w domu, no jeden mam taki malutki, nie? Taki podręczny, no. Kiedyś. No to muszę wymienić, bo tu butla jest. Taki duży, nie wiem, 300 litrów, a. Ale to synek tam robi, to już jest dwutłokowy. Albo 3. Albo i 3, już no. Nie pamiętam. No a jeden jeszcze mam też dwutłokowy, ale jest, baniok się przedziurawił, no i na szybko musiał kupić nowy i po prostu jest wszystko bez sprężarka wymieniono w nim. Aha. I no baniok, no to tu... albo zmienić baniok, albo go zaspawać, nie wiem, no i mamy w sumie 3 kompresory. Uh-huh, uh-huh. No, ale... Jak myślisz, to będzie gruba ścianka w tym? No jak to, nie wiem jak to jest gruba ścianka, no słychać po tym, że jest grubo, uh-huh. Nie wiem, ze 3-4 mm może mieć. Można popatrzeć ten, o, żonka dzwoni. Hello.